Cześć, witajcie. Nazywam się Tomasz Groma, zapraszam do świata mojego malarstwa. Dzisiaj spotykamy się na pierwszym filmiku, który powstaje po naszym pierwszym spotkaniu, po naszym pierwszym live'ie, który miał miejsce w niedzielę. I tutaj na prośbę Krzysztofa i jeszcze kilku innych osób z Was nagramy dzisiaj krótki filmik dotyczący malowania drzew, krótko mówiąc. Krzysztof wtedy poprosił na spotkaniu naszym, abym powiedział parę słów, jak ja te drzewa maluję, jakich technik używam, w jaki sposób ja to robię, więc pomyślałem, że fajnym i ciekawym bonusem po naszym kolejnym spotkaniu i takim giftem, prezentem drobnym dla Was wszystkich, którzy się interesujecie tym, jak ja maluję, oraz tym, którzy chcieliby może mnie naśladować, próbować i powtarzać moje tutaj różne kombinacje malarskie, sposoby, techniki, które ja też również gdzieś popatrzyłem. Chcielibyście spróbować się pouczyć ich i je wykorzystać jak najbardziej, to oczywiście serdecznie zapraszam, więc bardzo Was zapraszam do naszego dzisiejszego filmiku i spotkania. Czyli krótko mówiąc, zapraszam do świata malarstwa obrazów Tomasza Gromy i w dzisiejszym odcinku bonusowym malujemy drzewo różnymi technikami. Postaram się Wam pokazać, jak można różne rzeczy codziennego użytku wykorzystać do właśnie malowania, a można wykorzystać wszystko. Nie chciałbym się skupiać tutaj na technikach, narzędziach, pędzlach, farbach, które używam. Krótko mówiąc, powiem, że używam farb olejnych, rozcieńczam je terpentyną balsamiczną, używam różnych pędzli. Też nie chcę Wam niczego sugerować, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, można używać różnego rodzaju narzędzi, różnych elementów do malowania, jak za chwilkę zobaczycie i się przekonamy. Więc tutaj niczego nie chcę, broń Boże, Wam sugerować. Ja po prostu tutaj pokażę, jak ja maluję drzewa, w jaki sposób ja to widzę i wykonuję. Więc nie marnujmy czasu więcej, bierzmy się do malowania. Ja już widzicie, podkład już zrobiłem. Trochę nieba błękitnego, parę chmurek, gdzieś tam jakiś horyzont, tak żebyśmy mieli punkt odniesienia i mogli zacząć malować. Ja przeważnie, i bierzmy się do roboty, a za chwilkę opowiem resztę. Ja przeważnie maluję drzewa od dołu, że tak powiem, do góry. Są różne techniki, różne metody, różne pomysły na to. Ja to robię w ten sposób spontaniczny, malując ten główny jakiś tam pień drzewa wznoszący się zgodnie z naturą od dołu do góry. Staram się nie malować prostej kreski. Zawsze te drzewa gdzieś są tutaj powyginane, mają jakieś tutaj meandry, korzenie, właściwie jakieś tam punkty, w których później gdzieś tam rosną sobie, przepraszam, rosną dalej sobie poszczególne gałęzie. Na razie o tym nie myślimy, nie skupiamy się na tym i przede wszystkim nie martwimy się o to na początku, ponieważ to jest dopiero początek, zarys, a później będziemy nadawali formę całości, dlatego też nie przejmujmy się tym tutaj końcem, że na razie został taki niedopracowany, właściwie można powiedzieć. Na razie się nie martwimy, nie przejmujemy, próbujemy budować ogólną formę naszego drzewa, tak jakbyśmy je widzieli. Ja tutaj namaluję takie skupienie kilku drzew różnych i widzicie, tutaj już maluję drugie mniejsze drzewko, które sobie tam równolegle rośnie do naszego pierwszego. A dlaczego nie? Może to są koledzy, bracia, bliźniaki wyhodowani z jednego ziarenka, gdzieś tam, które upadło na ziemię i powstały kolejne drzewka. Może jeszcze dajmy jedno, takie malutkie z tej strony. Ja na razie tak bardzo prosto staram się malować, w sensie takim, że bardzo przejrzyście, tak żebyście mogli wszystkie elementy tutaj dojrzeć. A zróbmy sobie jeszcze jedno drzewo tutaj. Ważne jest drzewko malutkie. Ważne jest, żebyśmy się od razu nie nastawiali na to, że jak to ma finalnie wyglądać, ponieważ za chwilę jeszcze możemy domalować kilka różnych drzew. Ten obraz to jest, jak powiedziałem, na naszym spotkaniu pierwszym, to jest podróż, więc tutaj za chwilę jeszcze może różnych rzeczy dużo się zdarzyć i pojawić, więc traktujmy to jako zabawę, przygodę i coś, co ma nas fascynować i interesować i nas rozwijać, też pod kątem właśnie artystycznym. Mamy już pierwszy jakiś zarys konarów, jak to drzewko, gdzie więcej drzewa, skupisko drzew miałoby wyglądać. Zacznijmy malować troszeczkę więcej rzeczy, takie jak na przykład jakieś gałęzie, które gdzieś w poszczególnych elementach odchodzą. Ja sobie od tych głównych pni, ja sobie tego nie planuję w żaden sposób, nie wyliczam, nie rozdzielam, bynajmniej, że tutaj będzie tyle, a tutaj tyle, żeby było porówno bądź nieporówno, symetrycznie bądź asymetrycznie. Dla mnie to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, maluję po prostu spontanicznie tam, gdzie widzę, gdzie mi spadnie pędzel,
że tutaj moim zdaniem drzewo powinno być, gałąź powinna być tutaj jedna, a druga jakaś tam odnoga, która gdzieś tam się pojawia. I zobaczcie, tutaj też nie staram się dużo mocno zmieniać pędzla, ani dużo nadawać farby, ponieważ w miarę nakładania tej farby, jak widzimy, i nacisku pędzla na malowany element, tej farby się robi coraz mniej, nacisk jest coraz mniejszy, przez to też ta kreska robi się delikatniejsza, taka bardziej iluzoryczna, pokazuje tutaj taką, dzięki temu można wyciągnąć głębię z tego, z takiego obrazu i nawet, jak widzicie, tutaj taką trójwymiarowość lekką, że tutaj gdzieś tam na pierwszym planie te gałązki gdzieś tam są mocniejsze, bardziej zarysowane, bardziej zaznaczone, a gdzieś tam w dali te gałązki już nam gdzieś tam bardziej się rozmywają. Jak widzicie, ja używam dosyć szerokiego pędzelka, ale staram się wykorzystywać jego wszystkie możliwości, które on mi daje. Dlatego też nie namawiam, żebyśmy kupowali nie wiadomo jaką dużą ilość palet sprzętu, narzędzi, zwłaszcza na początku, bądź wtedy, kiedy no nie wiemy jeszcze, czy do końca będziemy chcieli w przyszłości tym malować. Chodzi tutaj o oszczędzanie też pieniędzy, ale nie inwestowanie zbyt dużych kwot, ponieważ malarstwo, tak jak pewnie sporo innych jakichś tam hobby, przyjemności, nie musi być od razu bardzo kosztownym przedsięwzięciem, do którego trzeba się przygotowywać, kupić sprzęt, przejść jakieś konkretne, nie wiadomo jakie, bliżej określone szkolenia. Wystarczy mieć trochę zapału, samozapału i chęci właściwie przede wszystkim. I można śmiało usiąść do malowania z podstawowymi, prostymi narzędziami, materiałami. To nie muszą być mega, super, ekstra, drogie farby. To nie muszą być olejne farby. To mogą być farby wodno-rozcieńczalne. Mogą być to akryle na przykład również. Więc tutaj nie ma... To jest wolna amerykanka, tak jak mówiłem wcześniej. W miłości, w malarstwie, w sztuce nie ma żadnych większych zasad. Robimy tak, jak uważamy, jak chcemy, jak czujemy przede wszystkim. Wtedy, myślę, ma to sens i przekłada się później, no tak naprawdę, naszą przyjemność z procesu, samego procesu tworzenia. Jeżeli, jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jeszcze pojawi się ten obraz gdzieś w pamięci osób, które na niego patrzą, podoba się i proszą nas na przykład, no maluj więcej, namaluj coś jeszcze, bo świetnie ci idzie, no to jest miód na serce i cała nagroda dla nas później na przyszłość. I oczywiście wielka zachęta, żeby dalej to kontynuować, nasze malowanie. I przede wszystkim dajmy się ponieść emocjom, dajmy się ponieść tutaj tej namiętności takiej. Zobaczcie, ja tutaj się nie zastanawiam za dużo, cały czas coś mówię do Was, opowiadam różne rzeczy, maluję sobie swoje i tak do końca ten obraz powstaje i powiedzmy, że drzewo, które tutaj widzicie, malujemy, no to ono tak niezależnie od tego, co ja sobie tutaj mówię, ono sobie rośnie, tworzy się, powstaje, nie przejmuje się zupełnie tym, co ja mówię i się rozwija. I o to właśnie chodzi, bo to pewne rzeczy wychodzą nam naturalnie i tak powinno być, że tutaj siebie nie chciałbym Wam proponować zamykania się w pewnych schematach, kanonach i tego typu rozwiązaniach, bo to właśnie musi być intuicyjne, najlepiej chyba. Wtedy to najoryginalniej, najciekawiej wygląda, kiedy jest nie do końca wykonane podczas, krótko mówiąc, jakiejś formy czy jakiegoś patternu ogólnie ustalonego, bo kanonów jest wiele. Można takie drzewo przedstawić w wielu, wielu różnych odcieniach, w wielu różnych sposobach, stylach i rozwiązaniach. I tutaj zupełnie mamy wielką dowolność. Zobaczcie, teraz już prawie nie mam farby na tym pędzlu, ale jednak pojadę po konarze, troszeczkę ciut tej farby jeszcze z niego wyciągam i jestem w stanie jeszcze jakąś iluzoryczną, delikatnie zakreśloną gdzieś tam w tle gałązkę jedną i drugą wyciągnąć. Co to powoduje? To powoduje, że powstają takie właśnie zblurowane, rozmyte elementy właśnie tutaj gałęzi tego drzewa i to nam tworzy taką bardzo ciekawą, trójwymiarową, głęboką, przenikliwą formę już samą w sobie. Jeszcze zobaczcie, jeszcze nie ma liści tak naprawdę. Jeszcze nic nie powstało oprócz kilku pociągnięć pędzlem, gdzie te gałązki nam... Zobaczcie, i znowu ciągnę ze środka tutaj pnia. Jeszcze może jakaś malutka. Tutaj gałązka, już malutka gałązka sobie rośnie. Może to będzie nowe drzewko za chwilę albo piękna wielka gałąź, na której gdzieś później
gdzie jakiś dzieciak albo tata dzieciaka właściwie zawiesi huśtawkę, na którym dzieci będą mogły się pochuszać, bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co będzie naokoło. Czy to drzewo będzie rosło w polu, na łące, czy może gdzieś na osiedlu mieszkaniowym. Więc no to jest właśnie magia tego, twoja magia tworzenia i budowania perspektywy, budowania tego świata właściwie, który chcemy pokazać. To jest nasz świat, bo to jest pokazujemy też tak troszeczkę przez to wszystko duszę naszą, nasze wnętrze, dzielimy się tym z ludźmi na zewnątrz. Teraz pozwolę sobie przejść i użyć troszeczkę innego pędzla. Specjalnie go wykorzystam, ponieważ też chciałbym Wam pokazać różne możliwości, jakie daje nam sprzęt. Niekoniecznie jakoś super, ekstra drogi, niekoniecznie mega skomplikowany. Powiedziałem na początku, że można wszystkim malować i zaraz to pokażę, ale tutaj jest jeden z takich ciekawszych elementów, taki pędzel z długim włosiem. I zobaczcie, on się świetnie nadaje do malowania takich bardzo, bardzo drobnych detali, które nadają smaku i wykańczają troszeczkę tak właśnie obraz, w szczególności jeżeli chodzi o gałązki, malowanie właśnie tego typu drobnych elementów. Robimy takimi dosyć nerwowymi, powiedzmy, powiedziałbym, ruchami, gdzie pokazujemy te supu, jakieś tam węzły na tych gałęziach, rozgałęzienia tych naszych gałązek, no i przechodzimy od tych takich grubszych elementów do tych bardzo takich cieniutkich, iluzorycznych, gdzie właściwie już tylko jakiś tam kąt światełka, światła padający potrafi nam powiedzieć, że tam jakaś gałązka się znajduje. Ale jak powiedziałem, nie mamy takiego pędzla, nie używamy, nie musimy, bo możemy posiłkować i kombinować z tym, co mamy, z tym sprzętem, który mamy dostępny i nie musimy wcale tutaj zaraz nie wiadomo czegoś wymyślać, ale chciałem go specjalnie właśnie użyć tutaj, pokazać Wam, że naprawdę ciekawie można zaprezentować właśnie coś takiego jak drzewo, które jest bardzo wdzięcznym tutaj motywem do malowania, ponieważ tak niesamowite formy przybiera w przyrodzie, że tworzy no wspaniałe możliwości daje twórcze i tak naprawdę inspiracje. Możemy to samo drzewo patrzeć, to nie, ja sam na tym się łapię, że tak właśnie robię, malując to samo drzewo, czy jakiś tam element drzewo stanu, parku, lasu, gdziekolwiek jestem. I za każdym razem wychodzi mi troszeczkę coś innego, a przeważnie zupełnie coś innego, jeżeli jeszcze jestem w stanie puścić wodze fantazji i spróbować zrobić coś. Za każdym razem właśnie jakoś ten temat rozwinąć, to tak jakbym teraz, widzicie, jakbym zaczął malować te gałązki jedną do drugiej. Ja to bardzo lubię, uwielbiam właściwie malowanie takich drobnych detali jeszcze przed ubraniem tego na razie gołego jeszcze drzewa w suknię, w szaty z liści. No to jak tak dalej się rozwinął i poszedł tutaj w tym moim szale malowania gałęzi, które, jak powiedziałem, bardzo lubię, no to cały obraz właściwie tonąłby w gałązkach i tego nieba to już mogłoby na przykład gdzieś tam później zabraknąć dla nas, bo byłoby zasłonięte. Widzicie, już mam tutaj kilka drobnych, malutkich drzewek, które gdzieś tam wyrosły. Tutaj jeszcze jeden jakiś dłuższy konar. Ono, te drzewo, to wszystko pinie się do góry, gdzieś tam się rozwija, cały czas rośnie, żyje, tętni życiem. Jak widzicie, zastosowanie tych rozmytych takich niektórych konarów gdzieś tam w tle powoduje, że już to drzewo teraz staje się trójwymiarowe i gdzieś pokazuje nam, że to nie jest takie proste, płaskie, tylko gdzieś tam są jakieś tam elementy takie bardziej trójwymiarowe, gdzie pokazują, że coś jest z tyłu, coś jest bliżej, coś jest dalej. Więc to jest właśnie to, co powinniśmy próbować uzyskać, pokazywać, przekazywać, jeżeli oczywiście malujemy i staramy się malować co jakieś realistyczne. Ale przede wszystkim to ma być nasz obraz, ukazujący naszą duszę, to, co my chcemy przelać na papier, na płótno. Więc jeżeli drzewo będzie, nie wiem, na różowym tle z żółtymi albo fioletowymi liśćmi, nie przeszkadza. Dlaczego nie? To jest nasz proces twórczy. My to tworzymy, my to pokazujemy. To jest nasze i może być jak sobie wyglądać, jak sobie tylko zamarzymy. Dobrze, namalowaliśmy drzewo, mamy już jakieś tam podstawy, mamy naszkicowany ten cały taki podkład, jakże tak powiem, jakiś tam plan tego drzewa. Dajmy jakiś kolor, możemy dać, nie musimy dawać, ja przeważnie daję. Stosuję ten sam pędzelek,
Spróbuję troszeczkę pokazać, nadać taką fakturę, troszeczkę brązów. No przeważnie, jak to zawsze w przedszkolu, czy gdzie drzewo, no jest. I tak jak widzimy, no drzewo, gdzieś tam jakieś odcienie brązy. Przede wszystkim, no, malowaliśmy zawsze drzewa, gdzie pnie, konary były koloru brązowego. Oczywiście to nie do końca jest tak, każdy wie, kto kiedykolwiek był na łonie natury, te kolory i barwy tak naprawdę no, są wspaniałe, zależą od pór roku, od modelu drzewa, że tak powiem, od tego wszystkiego, co natura nam daje. Natura jest tak niesamowita, że potrafi wyczarować najciekawsze kształty i kolory, więc tutaj też oczywiście mamy dowolność. Ja też, zobaczcie, ja tylko daję parę tylko ruchów, trochę teraz bieli dokładam, żeby podkreślić, gdzie tutaj jest jakiś konar, trochę światła, tutaj nie do końca wiemy, gdzie to światło się znajduje, tu mamy jakieś chmurki, ale tak, żeby podkreślić ten główny element naszego drzewa, ja troszeczkę tych kolorów takich daję, a poza tym tak chciałem, żebyście też zobaczyli, jak można to w jasny, taki prosty właściwie sposób namalować i nadać życie właśnie takiemu nawet stonowanemu kolorystycznie obrazowi. Zobaczcie, wystarczy na razie na ten moment tych kolorków parę dałem, mam nadzieję, że to dobrze wszystko widać i jest to czytelne. No i fajnie, i mamy teraz namalowany już ten podkład, ten główny element, który chcielibyśmy pokazać, jeżeli chodzi o drzewo. Zastanówmy się teraz, gdzie to drzewo rośnie. Ja tutaj akurat, jak powiedziałem, użyję jeszcze drugiego pędzla, używam ich też kilka w tym momencie, no bo też chciałbym, żeby ten obraz był dosyć szybko powstał, nie chciałbym za dużo też czasu poświęcać, że nie chciałbym Was zanudzić oczywiście tym tematem. I dlatego pozwoliłem sobie, żeby pewne rzeczy przyspieszyć, a mozga też to przyspieszyć przez użycie odpowiednich narzędzi. Ja teraz mieszam trochę zieleni, bo chciałbym spróbować namalować trawę gdzieś tam naokoło naszego drzewa. Mam troszeczkę teraz troszeczkę szerszy pędzel, 24. I zobaczcie, kilkoma pociągnięciami postaram się zaznaczyć gdzieś tutaj trawę, wśród której tutaj nasze drzewo sobie spokojnie rośnie. Na razie wybieramy sobie miejsce, jakby ono miało wyglądać, gdzie to drzewo miałoby rosnąć, tak żebyśmy mogli je w jakimś miejscu usadowić. Ja postanowiłem moje drzewo usadowić po prostu na łące i sobie rośnie ładnie w słońcu. Na razie wygląda to, jakby były jakieś rąby, kwadraty gdzieś tam w zieleniach, w różnych odcieniach zieleni, ale za chwilkę zobaczycie, że mam, no mam nadzieję oczywiście, że tutaj te moje ciapki, powiedzmy, przerodzą się w łąkę, gdzie właśnie nasze drzewo rośnie. Oczywiście przy malowaniu nie wskazany, jak przy niczym właściwie oprócz łapania much, nie jest wskazany pośpiech, więc nie powinniśmy się spieszyć, spokojnie malować. Tak jak nam tutaj dusza gra i bez pośpiechu, bez zbędnych nerwów, emocji. Malowanie ma nam przynieść przede wszystkim przyjemność, odprężenie, nie myśleć o sprawach doczesnych do końca i takich na co dziennych. To ma być czymś, przynajmniej jest dla mnie, też proponowałbym dla kogoś, kto chce zacząć malować, żeby było to właśnie takim oderwaniem od spraw bieżących, od takich zwykłych i odskocznią. No, są różne sposoby, różnie można spróbować odreagować. Dla mnie malarstwo jest właśnie takim środkiem, który na to mi pozwala i świetnie się do tego celu nadaje. Teraz dołożyłem troszeczkę bieli, tak żeby troszeczkę ten obraz tutaj rozjaśnić, tą zieleń, i spokojnie ona sobie tutaj jest. Są różne odcienie, no to bo to słoneczko, światło właściwie w różny sposób pada. Pamiętajmy tylko o zachowaniu tych podstawowych zasad. Jakie jest drzewo i drzewo ma koronę z liści, no to oczywiście będzie rzucało cień, więc tam gdzie to drzewo ten cień rzuca, tam musimy bardziej ciemniejszych barw użyć, tak żeby podkreślić te cienie, ale to za chwilkę o tym sobie, do tego właściwie za chwilę dojdziemy, jak będziemy już malowali same tutaj listki na tym drzewie.
No właśnie. I jak malujemy liście, jak można, co można do tego wykorzystać, jak można to w ciekawy sposób zrobić. Za chwilę to pokażę. Pokażę Wam na przykładzie pędzla, ale też paru innych elementów, paru innych mediów. Niestety. Pokazywałem nam i mówiłem na spotkaniu naszym niedzielnym, że webinarowym, naszym spotkaniu live'owym, że można wykorzystać wszystko, nawet waciki. Niestety zapomniałem dzisiaj te waciki z domu zabrać, więc wykorzystamy inne trochę narzędzie, nietypowe dosyć może, a mianowicie ołówek zwykły z gumką. Taką zwykłą gumką jak przy każdym ołówku. Teraz Wam pokażę, o co mi tu chodzi, co ja tutaj wymyśliłem sobie. Delikatnie umoczyłem czubek tej gumki w farbie. Farba musi mieć dosyć gęstej konsystencji, nie może być bardzo rozcieńczona, ale zobaczcie, wykorzystanie nawet takiego prostego narzędzia i próbujemy robić kropeczki, stawiając je w różnych odstępach, odległościach od siebie. Nawet tutaj przy końcach już, gdzie powinniśmy tutaj już przejść do detalu, pokazuje nam i pomaga nam stworzyć już zalążek listków gdzieś na tych gałązkach. Umoczyłem jeszcze raz w farbie gumkę i maluję dalej. Maluję dalej przez dotykanie, takie właściwie kropkowanie troszkę na płótnie. I zobaczcie, już widzimy, że tutaj grupa listków jakichś takich jasnych, jasno-zielonych gdzieś tam tutaj powstaje na tle błękitnego nieba. Młode listki gdzieś tam świeżo powstałe, świeżo wyrośnięte na drzewie sobie już się tworzą. Jest to ciekawe narzędzie, na przykład właśnie do tego, żeby pokazać troszeczkę fakturę, bo ta gumka zostawia taką fakturę na płótnie. Jeżeli zagęścimy te ruchy, o zobaczcie jak tutaj, i takie zrobimy zagęszczenie tych listków, to mimo, oprócz tego, że wygląda to dość realistycznie, moim zdaniem, no wymaga oczywiście trochę czasu, bo tych gałęzi namalowałem, jak widzicie, dosyć dużo, więc teraz muszę się namęczyć, chociaż to nie jest żadna męka, tylko przyjemność, żeby jednak je tutaj wszystkie ubrać w liście, no to generalnie wyglądać zaczyna to dosyć realistycznie i pokazuje właśnie, że gdzieś już na tych młodych drzewkach już listki zaczynają się pojawiać. Więc to jest jeden ze sposobów, który możemy wykorzystać do tworzenia właśnie tutaj takich liściostanów, powiedzmy, bardzo realistycznych, które mają jeszcze przy okazji swoją taką konsystencję, fakturę, taką, która nadaje właściwie obrazowi trójwymiarowości, co jest bardzo ciekawe, bardzo fajny zabieg, a nadaje też głębi i niesamowitą przyjemność przy malowaniu, zwłaszcza jak się właśnie udaje, wychodzi i możemy stworzyć tutaj coś dosyć ciekawego, takiego, co przykuje uwagę widza i spodoba się szerszej publiczności. Więc to jest jeden sposób, który możemy wykorzystać. Ja tu jeszcze tylko wykorzystam na razie jeszcze naszą gumkę, dołożę tutaj inny kolor, troszeczkę ciemniejszą zieleń, tutaj trochę bliżej tego pnia głównego drzewa, tak żeby tutaj podkreślić jeszcze tą gęstwinę i liści, które na naszym drzewie tam się pojawiły. No jak powiedziałem, to jest proces dosyć długi, wymagający czasu, ale ten czas nam pozwala na to, żebyśmy się właśnie zrelaksowali, wyciszyli, wygłuszyli i odpoczęli od tych bieżących spraw. Widzicie, farba gdzieś mi tutaj na boki wyszła, została wyciśnięta z tej gumki, nie szkodzi. Ja ją sobie zbieram i dalej dziarsko pracuje nad moimi listkami tutaj na tym właśnie drzewie. Niczym się nie przejmujcie, jeżeli coś Wam nie wyjście, gdzieś pojawi się trochę większa kropka. Na przykład ja bym też się tym proponował nie przejmować, bo zawsze możemy ją skorygować, malując na przykład kilka listków kropek naokoło naszej, powiedzmy, niefortunnie postawionej kropki, chociaż ja tego nigdy tak nie w ten sposób nie uważał i nie traktował. To wszystko to jest proces twórczy, to jest nasze własne i ta nawet kropka, która gdzieś tam nam się nie podoba, to jest nasza kropka, którą my postawiliśmy i którą my mamy prawo później poprawić w dowolny sposób, bądź zostawić tak, jak uważamy sobie, że będzie najlepiej, bo to twórca określa finalnie, jak jego dzieło wygląda i kiedy jego dzieło zostanie
jest ukończone. Ja sobie tu pozwolę dodać trochę żółci, dlatego tutaj parę listków pokażę takich może bardziej uschniętych, może tu już te na tym obrazie, może to okazuje się, że to już troszeczkę idzie jesień i pojawiają się oprócz tych zielonych, takich soczystych kolorów, pojawiają się też listki już bardziej takie żółte, trochę przyschnięte delikatnie, a może gałązka jest delikatnie zgięta, złamana i tutaj już soki odżywcze do tych listków nie dochodzą, dlatego one są takie. To jest wszystko do naszej interpretacji i tak jak my to widzimy, jak my to chcemy przedstawić, to wszystko jest nasze, to jest nasz świat, my pokazujemy nasz świat, więc tutaj możemy namalować wszystko, co tylko sobie wymyślimy, bo to jest właśnie magia malarstwa i to jest to, co powinno charakteryzować każdą osobę, która tutaj chce się tym zajmować. No to kreujemy swój własny świat, którym dzielimy się z resztą świata, z resztą ludzi, więc ale no malujemy przede wszystkim dla siebie, żeby samemu jakieś korzyści z tego malowania czerpać, właśnie nawet w postaci tego odreagowania od tych codziennych, zwykłych spraw. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nawet gdzieś tam się zmiesza, dotkniemy tutaj tej mokrej farby, którą jest namalowany tutaj ten główny pień drzewa, nie szkodzi, nic to nieważne, nie przeszkadza. W tym przypadku akurat tutaj jest ok, bo wymieszamy troszeczkę te kolory, nadamy głębi, te listki nie wszystkie będą równo zielone. Niektóre będą jaśniejsze, ciemniejsze, jedne będą zmieszane bardziej, inne będą wstrząśnięte. Ale generalnie żaden nie będzie smutny i niezadowolony, że akurat tak wyszło, że został połączony z innym trochę kolorem, który by chciał. Bo jak zobaczycie w parku, w lesie, jak wyjdziecie na dwór, to przecież te kolory są niesamowite. One się zmieniają właściwie tak szybko i tak często w sumie, że możemy wszystkie prawie kolory tańczyć na tych naszych drzewach, w drzewach, może nie tyle naszych, ale na całym świecie znaleźć, więc tutaj naprawdę dowolność mamy niesamowitą, tylko ograniczoną tak naprawdę naszą wyobraźnią i tym, co my chcemy zaprezentować. No dobrze, nagumkowałem się, bo jednak jest to ciekawa technika, daje dużo możliwości. Jak widzicie, te listki różne są, ale jest pracochłonna, czasochłonna i ale nie wymaga jakichś super, nie wiadomo jakich umiejętności, więc zachęcam, próbujcie, działajcie. Ale chciałem się też podzielić wam innymi jeszcze metodami. Tutaj jak dzisiaj myłem pędzle, wziąłem kawałek gąbki, takiej zwykłej gąbki, którą używamy do mycia naczyń w domu. Ją również można wykorzystać bez większych problemów. To jest moja gąbka z pracowni, więc pozwoliłem sobie kawałek urwać. Żona na mnie nie nakrzyczy. Wystarczy kawałeczek delikatnie, nie wiem czy to dobrze będzie widać, złożyć tak, żeby mieć jakiś taki kawałek miejsca, które będziemy używali do malowania. Wystarczy zamoczyć w farbie, za chwilę to zrobię i spróbujemy namalować też parę listków z użyciem właśnie tego narzędzia. I ja tutaj próbuję delikatnie sobie te listki nakładać. Jak widzicie, tutaj troszeczkę się inna metoda, znaczy metoda właściwie jest ta sama, bo punktowo nakładamy, tylko musimy pamiętać o tym, żeby nie nacisnąć zbyt mocno. To muszą być delikatne ruchy i najlepiej obracajmy troszeczkę w rękach, właściwie w przestrzeni naszą dłoń tą gąbką, tak żeby nie robić czegoś takiego jak stempel. Stempel na zasadzie taki, że o, ciach, ciach, ciach i mamy trzy tego samego kształtu i w tej samym położeniu, konfiguracji jakieś tam elementy. Tylko starajmy się właśnie kręcić tą dłonią. Tak, żeby jeden listek był taki, drugi taki, gdzieś taki, jak te liście na wietrze. Zobaczcie, one tutaj się kręcą. Gdzieś to widać, że ten wiatr się pojawia. Gdzieś tutaj listek, każdy troszeczkę jest inny. Jak widzicie, one są dzięki temu, że ta gąbka ma, ma taką, a nie inną strukturę, te liście są bardziej delikatne niż gumką, jak widzicie tutaj. Dobrze jest to malować, właśnie tą metodą malować te wszystkie elementy, które są bardziej oddalone, gdzieś tam od widza. Patrzcie w odległej perspektywie, gdzie tak naprawdę do końca nie ostro nie widzimy, co tam jest namalowane, jak to jest, znaczy co tam się znajduje i to nadaje takiej głębi, ale to nie szkodzi, znaczy nie szkodzi, to jest jeden element. Drugi, jeżeli nałożymy taką gąbką większą ilość farby i naciśniemy ją mocniej, to ona da nam taki efekt właśnie stempla i grubszych takich elementów. A teraz przejdźmy
A teraz przejdźmy do tych tutaj właśnie tych pierwszych, pierwszoplanowych listków, gdzie one tutaj sobie rosną, więc jak powiedziałem, tutaj taka gąbka nadaje się do tego, żeby malować co jakieś detale, o widzicie teraz odległe gdzieś te listki na tych najwyższych gałązkach, ledwo zauważalne, tak naprawdę widzimy gdzieś tam jakiś kolor pojawiający się jak mgiełka troszeczkę na tym. Dobre to jest do wykorzystania na przykład do gdzieś tam malowania pejzaży, gdzie majaczą gdzieś tam drzewa w jakiejś tam odległości, gdzie ten drzewostan jest tylko zaznaczony właściwie, jest takim elementem krajobrazu. Ale gdy namoczymy tą gąbkę mocniej właśnie i mocniej naciśniemy, to wtedy mamy już bardziej wyraziste kształty. I nawet kiedy naciśniemy mocniej, w miejscu, gdzie chcielibyśmy lżej nacisnąć, gdzie do końca nam to pasuje, zawsze możemy delikatnie tą farbę rozłożyć, rozprowadzić. I jak widzicie, tutaj już nam pojawia się, o, delikatnie jakieś tam listki wysoko, wysoko, gdzieś tam na tle nieba sobie się tworzą. Jeden jest taki, drugi w jedną stronę, drugi w tamtą stronę się obraca. I już możemy dzięki nawet takiemu prostemu zabiegowi bardzo bajkowe rzeczy tworzyć. Kolejny element, który Wam chciałem pokazać, który można wykorzystać do malowania, to jest kawałek zwykłej szmatki. To jest akurat kawałek ręcznika papierowego, może być to szmatka materiałowa. Nic nie przeszkadza. Wystarczy, żebyśmy ją złożyli. No, a proponuję jak najbardziej ją tam tak zmiętolić, tak żeby stworzyła nam taką w jednym miejscu taką formę dość ciekawą tym rozdarciem. O, zobaczcie, tu jest takie dzióbki się porobiły w różnych kształtach. I ten właśnie koniec maczamy w farbie. Tutaj dobrze byłoby i lepiej jest, gdy ta farba jest bardziej rozmoczona, ponieważ to jest papier w tym przypadku i lepsza będzie tutaj ta gramatura tego malowanego elementu. Tak to wygląda, zobaczcie. I teraz przykładam sobie to do obrazu i mam zarysowane liście. W jednym miejscu są lepiej zarysowane, w innym mniej, innym bardziej. Jedne są bardziej widoczne, drugie są mniej, są większe, mniejsze. To jest wszystko zależy od tego, jak my do tego podejdziemy, jak my chcemy pewne elementy oddać na obrazie. Maluję dalej. Dodałem trochę więcej farby, dałem trochę więcej ciemnych kolorów i tutaj przy tym pierwszym planie liści maluję je mocniej, dotykam. Przykładam mocniej ten kawałek materiału do płótna, żeby zaznaczyć właśnie większą obecność tutaj tych liści w tych oto tych pierwszych rejestrach, tych pierwszych liściowych planach naszego drzewa. Przechodzę trochę wyżej. Możemy oczywiście malować jak nam się żywnie podoba. Od dołu do góry, od lewa do prawej. Albo skupiać się na poszczególnych elementach drzewa i przechodząc z jednego do drugiego. Tutaj nie ma, moim zdaniem, nie ma żadnych kanonów, które by nas ściśle tutaj określały. Ogranicza nas, jak powiedziałem wcześniej, tylko nasza wyobraźnia. Ja tutaj, zobaczcie, podkreślam bardziej pewne elementy tego drzewa, tych liści bardziej takie wyraźne, są wyraziste, zaokrąglone, widać kształty, krótko mówiąc, a w niektórych miejscach nie. Są bardziej takie właśnie rozmyte, zblurowane. Tutaj trochę to drzewo jest rzadsze, jeżeli chodzi o listki, ale zaraz tu je uzupełnimy. Pamiętajmy o kolorach, pamiętajmy o świetle. Ja teraz sobie idę troszeczkę do tych żółci, które tutaj miałem, a dlaczego nie pokazać, że tutaj na tych kilku gałązkach pojawiają się już też żółte listki wymieszane troszeczkę z tym. Nie muszę z tymi zielonymi, nie muszę za każdym razem zmieniać tej szmatki na inną, żeby nie mieszać koloru, bo to jest bardzo wskazane, bo to naturalnie wychodzi. Zobaczcie, ja mam troszeczkę tutaj zieleni, jeszcze tutaj gdzieś tam w żółciach to umaczałem i proszę bardzo, przykładam i wychodzi mi, mam nadzieję, że dosyć realistyczny obraz takiego właśnie drzewa, gdzie widzimy na nim już troszeczkę jeszcze lato, ale już troszeczkę ta jesień gdzieś tutaj się wkrada, bo na poszczególnych tam elementach tych gałązek te żółte listki, bo już tak mniemrawo, jeszcze wstydliwie
się pojawiają. No i zobacz, ja tutaj w takich skupić zrobiłem. Zawsze jak chcę poprawić, mogę kilka razy pac, nacisnąć tak, żeby troszeczkę je rozłożyć, że tak powiem, na obrazie w taki sposób, który mi będzie odpowiadał. Ja uznam, że za finalny i gotowy. No i powiedzmy, że na razie jesteśmy tutaj ok. Jak widzicie, mamy troszeczkę już namalowane, jest samo drzewo, są namalowane liście, no ale trochę nam zniknęły te konary, gdzieś tam te gałązki pojawiają się, no ale nam troszeczkę zniknęły, wcześniej było jakby więcej, tak? No tak to bywa, jeżeli są na drzewie liście, ale to nic nie szkodzi, zawsze możemy wziąć pędzel, znowu wrócić do czarnej farby, jeżeli mamy takiego pędzla z takim długim właśnie włosiem jak ja, wystarczy cieńszy pędzelek. Cieńszy pędzelek, którym właśnie takie detale możemy śmiało sobie spróbować namalować. No i zobaczmy, poprawmy. Tutaj jakieś drzewko zamalowaliśmy. Jedno możemy zostawić, inne poprawić. I zobaczcie, delikatnie te gałązki, które gdzieś tam już się ukryły, które chcielibyśmy wydobyć. No teraz my malujemy akurat wet on wet, czyli tutaj wszystko jest mokre. Zawsze można oczywiście poczekać i spróbować pomalować później, przyjść na drugi dzień, zależy jakie farby, jakie narzędzia, jakie media używamy i spróbować sobie domalować te gałązki następnego dnia albo za kilka dni, jak troszeczkę farba przeschnie, w zależności jaki rodzaj farby, no to będzie to schło odpowiednio długo bądź krótko, to już sami określicie patrząc i sprawdzając na swoim dziele. Jak widzicie, ja tutaj parę dosłownie daję, parę tylko gałązek, żeby zaznaczyć, że te gałązki na tym drzewie istnieją, są, że te liście trzymają się właśnie na nich mocniejszymi bądź słabszymi ruchami pędzla, bardziej bądź mniej, lżej naciskam, tak żeby tylko zaznaczyć, jak widzicie, o widzicie, obecność tych gałązek tutaj na tym naszym wspaniałym drzewku, które sobie rośnie. Ważne jest i też dobre, to jest rada, myślę, żeby sobie tą pracę naszą nad naszym drzewem rozplanować na zasadzie takiej, że no malujemy teraz akurat, malujemy górę obrazu, pozwalając wyschnąć sobie namalowanej wcześniej trawie na ziemi. Potem zajmiemy się za chwilkę trawą, pozwalamy wyschnąć listkom na drzewie, przynajmniej w jakiejś części, tak żebyśmy mogli potem do nich, do tego malowania tych listków czy innych elementów drzewa w innej partii obrazu powrócić. Co ja mówiłem o tym, że muszą być cienie? No muszą być cienie. Ja tu mam jeszcze ten sam pędzel z tą czarną farbą, a mogę zawsze spróbować sobie troszeczkę zaznaczyć chociaż tą czernią tutaj, no bo szkoda mi trochę marnować tej farby, gdzie jakby tutaj ten cień z tego naszego drzewka by się rozłożył. To mi daje takie fajne wizualizacje właściwie pozwala się zorientować, jak mniej więcej ten cień powinienem rozłożyć. Bo zawsze mogę tutaj powiększyć tą strefę, bądź pomniejszyć, a nie muszę od razu zamalowywać wszystkiego na czarno, a później tego korygować, bo przy różnych farbach możliwości korekty są różne. Przy olejach jest to wygodniej, bo one dłużej schną. Przy akrylach trochę trudniej, bo one schną dosyć szybko. Ale patrzcie, kilkoma pacnięciami, tak naprawdę pacnięciami pędzla już mam nakreślony mniej więcej jakiś tam cień, który to nasze drzewo rzuca. Ważne, jeszcze troszeczkę dodam sobie czarnej farby. Ważne, żebyśmy określili sobie, gdzie jest źródło światła, które pada na to nasze drzewo. Ja zakładam, że ono jest z tyłu drzewa, pada w tą stronę, więc pozwolę sobie, żeby ten cień jakby podążał w stronę prawego dolnego rogu obrazu jako tego docelowego cienia dla mojego drzewa. Ja tutaj się nie chcę właściwie też wypowiadać na temat tych wszystkich akademickich wymagań, które dotyczą właśnie światłocienia, układu i tych wszystkich elementów związanych właśnie z tymi elementami. Ja bym chciał pokazać i pokazuję właśnie, jak ja to w prosty sposób, taki dla mnie przyjemny, maluję. Zobaczcie, trochę tutaj jeszcze próbując wykorzystać tą farbę, którą położyłem, dodaję troszeczkę, zobaczcie, takich gdzieś tam trawy jakieś tutaj sobie rosną, można się bawić, można tutaj naprawdę wyczarować niesamowite elementy. Ta trawa, którą namalowałem wcześniej, właściwie takie ten podkład, który namalowałem, już troszeczkę przesechł. Ja mogę teraz na nim z wykorzystaniem właśnie czy koloru zielonego, czy innych kolorów śmiało zacząć sobie malować. No, pojedynczym pędzlem zajmie mi to wieki,
Więc tylko tutaj zaznaczę, że pewne możliwości mamy i możemy tutaj sobie kombinować, malować jak tylko nam się zachce, jak tylko to czujemy i widzimy. Zobaczcie, troszeczkę trawy gdzieś tam, jakieś pojedyncze źdźbła na większych, mniejszych traw nam się gdzieś tutaj pojawiają. Cień drzewo piękny rzuca. Te o, pojedyncze elementy trawiaste również się pojawiają. Zobaczcie, ja nie muszę specjalnie jakoś używać tych kolorów, maczać pędzla, bo nawet jak najadę na tę część, gdzie mam tutaj właśnie cień, troszeczkę tej farby czarnej zgarniam na pędzel, a to nadaje takiego ciekawego, moim zdaniem, też trójwymiarowego efektu cienia i tej trawy. To jest oczywiście taki obrazek polądowy, który maluję właśnie na potrzeby naszego spotkania, więc tutaj jeszcze on wymaga dopracowania i do dokończenia pewnych tutaj elementów, ale myślę, że te podstawowe, takie ciekawe rzeczy, zachęcające do malowania i sprawiające, że może będziecie mieli ochotę spróbować pomalować, albo chociaż miło wam się oglądało, że tutaj jakieś, jak taki proces twórczy, ja to na przykład bardzo lubię i zawsze lubię podglądać na różnych portalach, różnych takich mediach właśnie artystów, którzy malują. Ten proces twórczy jest dla mnie czymś naprawdę niesamowitym, bo można na to patrzeć godzinami i jest się urzeczonym. Jeżeli jeszcze ktoś ciekawe jakieś rzeczy opowiada, a ja nawet nie słucham czasami, jak ktoś opowiada, tylko skupiam się na samym właśnie procesie tworzenia. Jest to niesamowite, bo wydawałoby się, że coś nie do namalowania na pierwszy rzut oka albo no coś bardzo skomplikowanego okazuje się bardzo prostym. Prostą rzeczą, którą można zrobić, może zrobić każdy, z wykorzystaniem podstawowych rzeczy i narzędzi, więc naprawdę jest to niesamowita podróż, niesamowita przyjemność, jeżeli nam się uda coś namalować i zachęca do tego, żeby to powtarzać, nie zrażać się, tylko robić swoje, proponuję i to jest najlepsza metoda. Ja bym chciał wam bardzo dzisiaj podziękować za uwagę i obecność i oglądanie tego, obecność na naszych spotkaniach, na naszych webinarach, zaprosić was na kolejne webinary. No i oczywiście proszę was, komentujcie, zadawajcie mi pytania, piszcie co chcielibyście oglądać, co chcielibyście zobaczyć, co byście chcieli, abym nagrał i pokazał wam, jakie rzeczy pewne maluję, jak ja do nich podchodzę i jak to w moim świecie malarskim wygląda. Zachęcam, bardzo proszę, dzwońcie, piszcie, mailujcie, smsujcie, jak tylko możecie, wykorzystujcie media, żeby się ze mną skontaktować. Ja postaram się na wszystkie pytania odpowiadać i wasze potrzeby i chęci, i pomysły spełnić. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję w takim razie. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia na naszych kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.